Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Pozdrawiam. Jak mówią w tej piosence, te emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. A ja mam kopaczkę, czyli zaczynamy bitwę. Nie wytrzymałem, muszę iść. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tą czapeczkę. Witam Was serdecznie. Wziąłem, bo zimno jest. Musiałem drapać ryby w samochodzie. Mam torbę, oczywiście, woreczki. No, zaczynamy bitwę. W lesie. Musimy iść tam w to miejsce, co pokazywałem. Po prostu posprzątamy tam. To są pojemniki nad wodą. Szkoda, że tam w tym jednym miejscu nie ma, bo było bliżej. Ale będziemy musieli, jak zaniesiemy tam, może z 200 metrów do pojemnika, 300, to nie jest problem. Myślę, że. Myślałem, że ktoś idzie, może uważać na pieski jakieś albo coś, wiecie. No i sobie pójdziemy tutaj tym brzegiem, tutaj jeziorka, potem skręcimy w las. Jakoś tak, zajdziemy, zobaczymy, posprzątamy, będzie fajnie. To jest taki jednodniowy wypad, tam nie ma tego dużo, do jednego woreczka może się zmieści. Zobaczymy, ale to trzeba usunąć, bo ja to widziałem, jak byłem na spacerku z Aresem i... A nie wiem, czy tam pod spodem jeszcze coś jest, dlatego wziąłem sobie kopaczkę. Pokupimy rękawiczki, mam, wszystko mam. Jestem przygotowany, także tak lecimy. Będziemy się raczej widzieć na miejscu. Zobaczymy, żeby nie przedłużać po prostu. Zrobimy coś dobrego dzisiaj. No i tyle. Muszę wam, pierwsze grzyby w tym roku muszę wam pokazać, ale ktoś tu przeszedł i go wyrwał po prostu. A to nie wiem, czy to nie jest czasami. Patrzcie, jakie ładne. Zdrowy. Nie wiem, czy to nie jest czasami boczniak ostrygowaty. Tak wygląda. Ładny. Piękniusi. Pierwsze grzybki w tym roku, patrzcie. I on sobie tu gdzieś rósł. Ej. Nie wiem, dlaczego ktoś go tutaj kopnął, czy co. Ładny. No taki wygląda. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy to jest boczniak, ale całkiem możliwe. Dobra. Idziemy dalej. Ja idę, powiem wam. I po drodze nie będę tego nazbieram, bo już patrzcie, z nim się zbiera. A tu też coś jest. Flaminguwa. Pozdrowionka, Artur. Tu Flasia. O, jak tu jest jeszcze dość. O Boże, 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 Boże. To pierwszynia. Ale ciężka, bo tam w środku chyba pełna ziemi. Ale to nic. Tak przy okazji weźmiemy, bo tam jeszcze widzę, nie tak sami tam dojdziemy, to zbieramy trochę tych śmieciuchów. Tu jest też co. Następna flamingowa. Gotowy. No, może już nic nie będzie, co? Oby. Skręciłem tu trochę do lasu i tu się zaczyna. Już się zaczyna taniec pingwina. Ja cię kręcę. Widać tu coś? Nie widać. Dobra, zejdziemy prosto. Ale co ty tam woniasz? Łajzo, chodź tu. Idziemy tu teraz. Teraz pójdziemy. Jak przejdziemy tamtą dróżką i pójdziemy w tamtym kierunku. A parę śmieciuchów padło. Także by trzeba było kiedyś tu tak jeszcze się przejść po tym lesie jeszcze tam troszkę. Myślę, że coś bym nadbierał. No i jeszcze wam chciałem podziękować. Podziękować za komentarze. Naprawdę nie sądziłem, że się to tak... A po prostu takie moje. Chciałem komuś coś uświadomić. Tak sobie musiałem się wygadać i rzucić coś w siebie, bo niektórzy myślą, że człowiek miliony jakieś będzie zarabiał, a z cholera nie wiem,
każdym razie dziękuję za komentarze. Naprawdę dziękuję, że widzę, że mam dobrych, bardzo dobrych widzów. Że nie jestem sam, widzę. No tak, miło, miło, sympatycznie, naprawdę. Tak ciepło się zrobiło i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dostałem takiego kopa, znowu jakiejś takiej energii w sobie. Czasami człowiek ma takie coś, że po prostu, wiecie, że ktoś kogoś coś tam, ja tam chyba 2 czy 3 niepotrzebnie w sumie usunąłem pod tym filmem komentarze. Miałem wszystko usunąć, ale to już mi się odechciało po prostu. No i tak jak mówicie, nie przejmuję się, już koniec, skończyło się. A człowiek jakiś taki jest, może nadwrażliwy albo coś, nie mam pojęcia. Powiem wam, ale już jest ok, jestem szczęśliwy, idę na śmieciowisko, pozbieramy kawałek jakiś tam będzie zrobiony, będzie czysto. Tak, będziemy sobie chodzić, widzicie, byle do wiosny. Teraz fajnie, bo te liście są tak, widzicie, tak leżą, ułożone są. To wszystkie te trawy tak samo i tam można teraz częściej zauważyć, coś tam spod tego wychodzi, spod tych liści, jakieś śmieciuchy. No, ogólnie powiem wam, jest czysto, jest czyściej jak było, tak powiem, o, bo zawsze jakieś śmieciuchy się trafi, ale to co to było, a jest teraz, to nie ma o czym gadać w ogóle. No, zobaczymy, czy będę potrzebował dzisiaj kopaczki. Także idziemy, bo widzicie, ja tu gadu, a jeszcze dzisiaj praktycznie nic nie zrobione, chociaż parę śmieciuchów już pozbierane. Nawet 1 czy 2 wyniesione śmieci z lasu to też cieszą, tak? Nie ma tych śmieci w lesie. O to chodzi właśnie, bo to nie należy, to nie jest miejsce do takich rzeczy w lesie. Wiecie, co w lesie powinno rosnąć. Na pewno nie butelki szklane i plastikowe i różne inne rzeczy. No jeszcze nie. Jeszcze nie doszło. Ja, bo muszę coś sprawdzić, wiecie? Bo mówię, co to takie dziwne, tu jest coś. Z daleka widziałem pokopane, patrzcie. Jakieś zwierzątka tu chodziły. Ale co tam jest, co? Może tu norę jakąś ktoś chciał wykopać. Albo, ale nie widzę korzeni, żeby było. Chociaż tu jest przewrócone, bo tu jest cienkie to drzewo. Ale to już musi być dawno. Może zaczęli sobie po prostu tu jakieś, zaczęły zwierzątka kopać. Zobaczcie, jakie piach tu jest, jaka ziemia piaszczysta. Dobra, idziemy. Ale cóż, leży, zobacz. Już będzie czekał, aż tu będziemy. Chodź tu, nie wolno tam. Chodź, zostaw. Chodź tu. Tu chodź. Bo pieski idą. Jakieś tam ludzie. Moment. Siedź ładnie, Arecku, siedź. No. Jakieś tam. Także teraz jesteśmy już tu w lesie. No i widzicie. Zaczynamy to zbierać, tak? Chyba dużo nie będzie, może ciężki. Chodź tu. Tam szkłaszą. Tu proszę. Leżeć ładnie. Tak, zostań. No to zaczynamy te. Zostań. Te filtry. Dobra. Spróbujemy coś tu porobić. Jakiś porządek. Wyciągam te. Nie muszę segregować, wiecie. Bo to do pojemników tutaj nad wodą to wszystko wyrzucę, także jest tyle dobrze. Lecimy, będziemy tutaj, zaraz to ogarniemy, będzie fajnie czyściutko. Ja nie wiem, powiem wam, już mi się to prawie cały, żeby go zanieść jeszcze, muszę mieć miejsce. Więcej tu jest szklanych, no nie idzie podnieść, bo się targa. No, ale mam jeszcze jeden wór. No, ale najwyżej torbę mam po prostu. To jeszcze do torby. Tylko mówię, dwa woreczki tak się wydawało, że tu tego nie ma tyle. Trudno, to najwyżej jeszcze raz przyjdziemy. A tu jest tego sporo, powiem wam. Także już worek pełny. No zobaczymy. Sprzątamy dalej. Tyle takich szkieł, tego wszystkiego. Tutaj jest takich małych, porozwalanych po prostu. No i to. Muszę uważać na resa, bo widzicie. Tu jest, o,
jak to wygląda. Gdzieś pochowane jakieś butelki. Ale to ogarniemy, także to mnie nie przeraża, bo tu tyle to jest nic tam. Najwyżej jeszcze raz przyjdę tu i sami to po spokojności zrobimy. Dobra, robimy dalej. A teraz tak patrzę, bo Ares wstał. Pał się ładnie leżeć tam, no. I teraz tak patrzę, idę tu. Zobaczyć, patrzcie, i znowu to samo, to co miałem, pamiętacie? Pamiętacie z na tej wody? Znowu ta raketa. Patrzcie, ta się zamyka i tu ma jakiś tak, taki czerwony z tyłu, patrzcie. A tamta była trochę inna, czyli dwie. I dwie takie mam. Jakby ktoś chciał te gadżety wędkarskie, to napiszcie tam. Wyślijcie adres jakiś czy coś, ja mu to wyślę wszystko. Bo to mi jest niepotrzebne, patrzcie. Druga już taka. Bomba. Do tego dalej, do wora. Robimy dalej. Patrzcie, co Ares robi. Ale zostaw te drzewo. No ty wariacie, ty. To jest duże drzewo. Tu leży takie. Patrzcie. Jest łobuz. Patrzcie. Powiem wam tak, no to jest to do zabrania, to jest też jakiś ząb blacha, nie wiem czy to wziąć czy nie, ale to może nie dzisiaj, nie wiem. Tu już zbieram śmieci, tu na kubkę. Tu jest coś jeszcze, patrzcie. Widzicie to? Ares poruszył drzewo. I słoik wyszedł. Po prostu to muszę jakoś zanieść, tak? Te worki, tam jest ciężkie, bo tam są dużo butelek, tu jest mniej, dlatego to muszę wziąć jakoś do ręki. No i teraz zrobię tu jakąś taką kubkę. Jeszcze tam posprzątam, to tu posprzątam, pokopiemy i zobaczymy jak to, ile tych śmieci tutaj w ogóle jeszcze jest. Bo myślałem, że się zabiorę, a tu nie da rady, no. Jest tego więcej, trudno. Kopiemy i... Ale jest coś tam. A, to kaczki jakieś nad wodą. Patrzcie. Prawie że. Ale jeszcze pokopiemy, bo jeszcze są śmieci. I to dużo jeszcze jest chyba. Tu już taka kupa się robi, patrzcie. Nie byłoby szans nawet torby, jakbym do torby dodawał. Muszę tu jeszcze raz przyjść. Bo tu już jest strasznie wielkie to. Co jeszcze? Znowu się zaczęły. Zobaczcie. Widzicie? Tabletki. Znowu, ja nie wiem, a tu jest patrzcie, kabel taki, to jest chyba, i powiem wam, że to jest, patrzcie, coś w środku jest, tak, to jest chyba stary miedziany, tak, jest jakiś, błyszczy się, wyciągłem, patrzcie, o, ciężki. Nie wiem, trzeba było magnesem sprawdzić, co to za kabel jest. Ale to raczej jest taki aluminium chyba, no nie? Dobra. Nawet dosyć tego. Zostawimy. A to jest ciężki może ołów? Nie, chyba nie. O, przy okazji, zobaczcie, dotknąłem i butelka jest. Co tu jest? Co tu tyle śmieci jest? Dobra, bierzemy, patrzcie. Jest znowu jakaś blacha. Czy jakiś złom. Dobra. Pokopiemy jeszcze, porobimy, zobaczymy. Dobra, bo będzie za długi film. Powiem wam. To jest niesamowite, no. Ja tu myślałem, że trochę śmieci tylko nazbieram. A tu gdzie kopniesz, to jakieś wychodzą, jakieś te, patrz, flaszki, zobaczcie tutaj. Jakie to.
chcę tylko pokazać. A ja pierdzie. Tak to wygląda. A nic, posegregujemy jeszcze. Znaczy powyrzucamy tu na kubkę. Zobacz, jaka wielka już jest. No i weźmiemy te dwa woreczki. Przyjedziemy tu potem znowu po następne dwa. Może jeszcze raz trzeba będzie. Tu z daleka coś widzę, teraz znowu mi się rzuciło po co. Co to jest? O, jakaś butelka. Szklana. No i tak wokoło też się pozbiera. Tu jak się chodzi, to tu się pozbiera. Wokoło to wszystko. Tu ładne też grzyby rosną. Kanie. Tam dalej kanie rosną zawsze. Takie jedno miejsce jest fajne kanie. A tutaj pod grzybki, prawdziwki, kozaczki. A tu śmieciuchy rosną. Moment, bo jakiś pies idzie chyba. Dobra, bo ale stał. No, powiem wam, już mam na dzisiaj dość. Zobaczcie, ta kupa, bo ja się tu nie ruszę za niedługo. Patrzcie, ile tego jest. A muszę te dwa woreczki jeszcze jakoś wziąć, donieść do pojemnika, żeby wyrzucić. Potem znowu przyniesiemy dwa, zapełnimy i będziemy tak nosić. Będziemy tu jeszcze kopać, no. No bo patrzcie, już taki dół się zrobił. A butelki, pełno butelek różnych wychodzi. Te takie, widzicie, z tym zapięciem starych po orężadzie. Patrzcie, jeszcze dobre jest, patrzcie. Tu bez, a tu znowu z zapięciem. Jeszcze to jakoś działa. Tu zapięcie, tu zapięcie. A, takie butelki są stare, chyba po orężadzie, tak? A, tu jakaś chyba po Pepsi, czy po czymś. Nie wiem, Artur, pozdrowionka, jakbyś chciał, to nie ma sprawy. Na pewno będziesz chciał tą, tak? To u mnie masz, na pewno pośmietanie, tak? A te jak będziesz chciał, to nie ma sprawy. Patrzcie, ile tego jest. Na pewno coś tu jeszcze pokopiemy. Także na razie zostawiamy to tak, jak jest. I tak już jest ładniej, czyściej. Ale jeszcze tu jest jeszcze tego. Jest potencjał. Jest potencjał. Będziemy tutaj jeszcze zbierać. Ale się już niecierpliwi, także będziemy wynosić to. Dobra. To nie zmieszczę tego do dwóch worków na pewno. Nie, co tu jest. No i ja myślałem, że sobie tak po spokojności przyjdę i mówię, pozbieram to. A tu się okazuje, że pod ziemią tego jeszcze więcej leży jak na ziemi. Dobra. No to zabieram woreczki i idziemy do pojemnika. Widzicie tu? Tu miał być... Kiedyś był pojemnik, to miał blisko. No niestety. Ciężko. Tu mam tą torbę, zapakowałem ten aluminium, co to tam było. Dobra, te woreczki, dwa, tą kopaczkę, idziemy tu do przodu. Tam spacerują ludzie, muszę poczekać, aż przejdą. Beresa za tego wadzi. Jakoś to, myślę, doniesiemy. Łatwo nie jest, powiem wam, widzicie, łatwo nie jest. No i pauza, powiem wam. Idę. Wiem, że bliżej ten pojemnik jest. Powiem wam, ciężko. Te szkło najbardziej. No wiecie, ciężkie. A tu nawet na smyczach mam te parę tych takich puszek pierdoły, to tam nie ma problemu. Czasami ta smycz mi się tu wbije. Wiecie, teraz jest kurtka gruba, to spoko. Ale to idę, ciężko powiem wam. Ale doniesiemy. Jeszcze nie wiem, ile zostało. Tak mówiłem, 200-300 metrów, to może, nie wiem, 200 metrów może zostało. Doniesiemy w powrotku, jeszcze zrobię sobie po drodze tam przy tym zwalonym drzewie, to sobie zrobię pauzę, a potem może już tam gdzieś bliżej jest. I doniesiemy. Będę musiał może to... Jest taka droga, tu nie wolno wjeżdżać, ale... Może tam koło rybaczówki tu przejechać i... A nie wiem, bo tu drzewa zwalone, czy to w ogóle tutaj się da przejechać. Zobaczymy tą trasę, bo ja by tam narobić więcej worków i przyjechać samochodem.
No nie? Może tak pomyślimy. Po co to nosić w rękach, a to jest ciężkie. Dobra, lecimy w wakacje, jak nad wodą fajnie. Słoneczko gdzieś tam powoli wychodzi. Spokój. Zobaczcie, na wodzie nie ma fali żadnej. Ha. Dobra, lecimy. Przedobrzyłem, ale ręce bolą, ja cię kręcę. Jeszcze troszkę mi zostało. Ale jestem taki słaby jestem, albo to takie ciężkie. Nie, cię też przy drodze bym mógł to zostawić, jak przyjdą te służby, które tu opróżniają te pojemniki, to by to na pewno wzięły, ale wiecie, dzieci chodzą, zwierzęta mogą coś tam szukać, tam jest dużo szkła różnego rodzaju, nie daj Boże te woreczki by się rozwaliły i wysypałoby się to szkło i można by było, wiecie, o nieszczęście to szybko, a także nie ma sensu, lepiej to jakoś zanieść powolutku. Po spokojności zaniesiemy, wyrzucimy. Tam będzie bezpieczne w tym pojemniku. Powiem wam ledwo, ale doniosłem. O, ciężko. Ale dobra. A patrzcie, co tu jest oparte. Jakaś rurka. Ciężka? Metalowa. Mam to wziąć, czy co? Na złom montać? 10 zł. Albo 5 zł by było, co? Za ciężką pracę. To może to wyjdziemy do samochodu. Nie wiem, o kurde. Idzie tam jakieś. Znowu piesek idzie. Moment, będziemy kończyć za chwilę. Ale muszę Rajsa przytrzymać. No to dobra, kończymy. Ten nierówny pojedynek. To powinno być po prostu. Widzicie. Teraz sobie przeszli tam. Z pieskiem. Ja już mam tutaj bezpieczny. Jestem. I te najcięższe trzeba to wyrzucić. O, raz. To jest też ciężkie, ale nie takie. Słyszeliście rurę? Chyba ją bez, tak czy nie? Na pewno napiszecie weź. No może się przyda tak na ogród jakieś taka, by coś zrobić. Nie wiem. Dobra. To mnie nie rajcuje, ale wiecie. Posprzątane. Znaczy może nie wszystko, ale przynajmniej dwa woreczki tutaj są w tym kubełku, gdzie powinny być, a nie tu w lesie. Bo tutaj ładne grzybki rosną, wierzcie mi. Zresztą wiecie, widzieliście na filmach. No i ja będę teraz uciekał do domku. Trochę popracowałem. Najciężej było to zanieść tutaj. Szkoda, że tego pojemnika tam nie ma. Ale przyjdziemy znowu. Taką odkrywkę znowu odkryłem, widzicie. No i to, tak to jest, no tu troszkę, tam troszkę, tak człowiek chodzi po tym lesie, to... No ale to nic, znikło już przynajmniej dwa worki, tu troszkę też śmieciuchów mam. No i resztę też zrobimy też z tym porządek na pewno, ale muszę tam w końcu też te perelowskie śmieci wyrzucić, ale to też chyba są z PRL-u stare. Na okrągło coś. No to trzymajcie się, serduszko dla was, pa, pa. Do następnego.